Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym aceranku. Kiedy czytamy Biblię, czasami warto oderwać się od bardzo wąskiego fragmentu i spojrzeć nieco szerzej, na kilka stron. I dzisiaj spróbujemy coś takiego zrobić, abyśmy mogli wszyscy zobaczyć, jak w cudowny sposób Biblia jest napisana, jak nam czasami umykają wielkie rzeczy tylko dlatego, że skupieni jesteśmy tylko i wyłącznie na jednym czy dwóch wersetach. Nie zauważamy całości. No i czasami z tego dziwne rzeczy się później pojawiają. Sięgniemy do Ewangelii Mateusza. I w Ewangelii Mateusza nie będę czytał tych fragmentów w całości, bo to zajęłoby dużo czasu. Mamy fragment zawarty w 9 rozdziale od 9 do 13 wersetu. On się kończy takim słowem. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Pan Jezus mówi, przyszedłem wzywać grzeszników. Inaczej mówiąc, grzesznicy, przyjdźcie do mnie. Ale jednocześnie Pan Jezus mówi, sprawiedliwi, wy do mnie nie przychodźcie. Wy nie potrzebujecie usprawiedliwienia. Ja wiem, że za chwilę ktoś powie, ale no nie ma takich ludzi. No właśnie, takich ludzi nie ma. A jednak, kiedy porozmawiasz z ludźmi, to okazuje się, że oni nic złego w życiu nie zrobili. Pan Jezus wzywa tylko grzeszników. Uważacie, że to jest niesprawiedliwe, że Bóg pewnych ludzi nie zbawia? A jak ma zbawiać ludzi, którzy mają o sobie dobre zdanie? Przecież oni nie potrzebują niczego i oni tego nie kryją. Ale zostańmy przy tych grzesznikach. Przyszedłem wzywać grzeszników. Dobrze. Następny fragment, 14 do 17, mówi o tym, że Jezus nie przyszedł zakładać religii żadnej. On przyszedł wezwać grzeszników, aby przyszli do Niego, aby z Nim żyli. On nie mówi tak, wiecie, przyjdźcie grzesznicy, poprawcie trochę swoje życie, bądźcie bardziej aktywni w swoich działaniach religijnych i będzie dobrze. Nie, on mówi do nowej szaty. Nie ma co wstawiać kawałka starego materiału, bo to nic nie zmieni. Tak jak do starej też nie ma co wszywać kawałka nowego, bo to nic nie daje. To są działania pozorne. Może się nawet zdarzyć, że wszyscy zwrócą uwagę na tę łatę i tylko tyle. Ale nic się nie zmieni. Stara szata pozostanie starą szatą i tyle. Kolejny fragment, wersety 18 do 26, mówi o tym, że dziewczynka została wezwana ze śmierci do życia. Wszyscy się śmiali. Wszyscy kpili z Jezusa. A on ją przywołał ze śmierci do życia. Pan Jezus wzywa grzeszników. I jest po drodze wielu dobrych doradców. Ale daj spokój, po co ci to? No jak już bardzo potrzebujesz, no to chodź sobie częściej do kościoła. Przecież możesz się modlić w domu. Oczywiście wszystko po to, żeby tych ludzi z czasem pozbawić tych wszystkich dodatkowych zajęć, no bo kto mądry zajmuje się Panem Bogiem? Ale jeśli zostałeś powołany do nowego życia i przyszedłeś, pamiętaj, zostałeś powołany i przyszedłeś, to rodzisz się na nowo. Ze śmierci przychodzisz do życia. Kolejny fragment, 27 do 31, powiada, że Pan Jezus uzdrowił niewidomych.
oni przejrzeli na oczy. Wtedy, gdy rodzisz się na nowo, kiedy zostałeś przywołany z duchowej śmierci do życia, to, co zmienia się natychmiast, to to, co widzisz. Widzisz inaczej. Widzisz precyzyjniej. Widzisz mądrzej. Wszystko się zmieniło. Kolejny fragment, 32-35, to fragment, w którym czytamy, iż niemowa przemówił. Głuchoniemy przemówił. Człowiek, który nie słyszał i nie mówił. W kolejnym fragmencie czytamy o tym, że Bóg ludziom przywraca słuch, duchowy słuch. Po co? Po to, żeby wreszcie przemówili normalnym językiem do Boga. Widzicie, jeden krótki fragment Słowa Bożego i tutaj nic nie jest przypadkowe. Tutaj wszystko układa się w pewną całość. I kiedy przyjrzymy się temu niejako z góry trochę, widzimy cudowną rzecz, że kiedy Bóg wzywa kogokolwiek, aby przyszedł do Jego Syna, Jan 6,65, to wtedy w życiu takiego człowieka, można powiedzieć, zachodzi kompletna zmiana. Kompletna. To nie jest częściowe uzdrowienie, to nie jest częściowe przyprowadzenie do społeczności z Bogiem, to jest absolutna przemiana, która zaczyna się od tego, że człowiek, który był martwy duchowo, rodzi się na nowo. Widzi, słyszy, mówi i to jest coś zupełnie nowego, innego, odmiennego od tego wszystkiego, co działo się w jego życiu wcześniej. Nie ma nowego życia bez nowego narodzenia. Nie ma nowego narodzenia bez przyjścia do Chrystusa. Nie ma przyjścia do Chrystusa bez wezwania ze strony Ojca. Nikt do mnie przyjść nie może, powiada Chrystus, jeśli go nie wezwie Ojciec. Jan 6,65. Tego się nie da przeskoczyć, usunąć, a wielu by chciało, no bo oni przyjdą wtedy, kiedy sami zdecydują. Nic nie możecie sami zdecydować. Wszystko dzieje się dzięki łasce Bożej. Ale kiedy Bóg swojej łasce dotyka człowieka, to nie jest poprawienie czegoś w jego życiu. To nie jest jakiś retusz. To nie jest jakieś religijne ożywienie. To jest absolutnie całościowa zmiana, ponieważ w tym samym ciele pojawia się zupełnie nowy duch. Duch życia, bo przyszło życie. Kiedy przyszedł Bóg do tego człowieka, przyszło życie. Nie wierzcie ludziom, którzy mówią, że narodzili się na nowo, a żyją tak, jak żyli do tej pory. Albo oni kłamią, albo ktoś ich okłamał. Biblia nie uczy takich rzeczy. Biblia mówi, że ten, który się rodzi na nowo, ma nową naturę. Naturę swojego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. I pierwszy list Jana 3,9 mówi nam wyraźnie, że taki człowiek już nie grzeszy, co oznacza, że ten człowiek nie żyje według prawa grzechu, nienawidzi grzechu, brzydzi się grzechem. A jeśli nawet coś z grzechu mu się przydarzy, to jak mówi pierwszy rozdział tego pierwszego listu Jana, wersety 7-10, przychodzi do Chrystusa, prosi o przebaczenie, je otrzymuje, zawsze je otrzymuje, zawsze, bo Bóg jest wierny. Oj, w takim wielkim skrócie odbyliśmy bardzo długą podróż. I oby Bóg w swojej łasce każdego z was przez taką podróż przeprowadził. A dodatkowo zachęcam was, żebyście przynajmniej czasami spojrzeli w taki sposób na Biblię. A zobaczycie,
zupełnie zaskakujące i nowe rzeczy. Amen. Witam w Aceranku, a wszystko po to, aby zachęcić Was, żebyście w ramach chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej przyjrzeli się też innym podcastom. Tam naprawdę można znaleźć fantastyczne treści i posłuchać naprawdę dobrych kaznodziejów. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.